Krajowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Mogilska-Pałtnika w Krakowie. Projekt prezydenta druk nr 1075. Bardzo proszę o informację. Panie Przewodniczący, Pani Prezydent, Szanowni Państwo, ten druk mówi o miejscach Krajowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Mogilska-Pałtnika, plan o powierzchni 43,3 hektara, a więc niewielki, niemniej jednak z dużymi problemami. Plan został opracowany przez firmę Astaplan i obszar ten znajduje się w dzielnicy trzeciej Promień Czerwony. Przystąpienie do sporządzania planu zgodnie z uchwałą 3 marca 2010 roku uruchomiło pracę nad planem. Wszystkie prace, które są określone ustawą planowania zagospodarowania przestrzennym, zostały wykonane. Przede wszystkim został spełniony cel planu, a mianowicie zostały stworzone takie warunki przestrzenne, które umożliwiają rozwój tego obszaru w sposób kontrolowany i zrównoważony. Zostały rozwiązane problemy komunikacyjne, jak i problemy wskaźników dla powstawania nowej zabudowy oraz ich funkcji. Projekt planu uzyskał wszystkie wymagane opinie i uzgodnienia i odbyły się dwa wyłożenia do publicznego wglądu. Pierwsze wyłożenie na przełomie lutego i marca 2012 roku, gdzie złożono 36 uwag, z czego uwzględniono 5, częściowo uwzględniono 28, a nie uwzględniono 3 uwagi. Natomiast w czasie drugiego wyłożenia, w tymże samym bieżącym roku, pomiędzy 16 sierpnia a 13 września, złożono 71 uwag i wszystkie zostały nieuwzględnione. Z tych 71 uwag, 61 postanowiły dotyczyły jednego tematu, otóż mieszkańcy sąsiedniego budynku protestowali przeciwko temu, aby zabudowa nie wynosiła proponowanej wysokości 16 metrów, a 8 nie zostały uwagi uwzględnione, ponieważ nie było podstaw merytorycznych, aby można było je uwzględnić. W chwili obecnej plan jest gotowy do, przygotowany do uchwalenia. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa w tej sprawie chce zabrać głos? Pan Radny Jaszkowicz. Bardzo proszę, Pan Radny Wiktorowicz. Panie Prezydent, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja z wielką satysfakcją doczekałem się tego momentu, że to końcu ten plan powinien kilkuletniej odysei staje pod obrady. To do zadania Wysokiej Rady jest szansa, że ten newralgiczny teren na dzielnicy trzeciej zostanie objęty planowaniem przestrzennym, zostanie objęty czy miejscowy plan. Odyseja była długa, dwa wyłożenia, ja liczyłem, że sam organizowałem 8 spotkań z mieszkańcami w sprawie tego planu. Pierwsza wersja robocza tego planu była zła, niedobra, konfliktogenna, jak i systematycznie na tych spotkaniach ją naprawialiśmy. Dzisiaj to mamy taki finał, którym, oczywiście nie ma planu wideo, ale to wszystko wiemy, ale w którym dostaliśmy dobry plan, który rozwiązuje większość problemów mieszkańców tego rejonu, z którego mam się cieszyć. Na koniec podziękowania i dla Pani Prezydent, i dla Pani Dyrektor, dla całego biura planowania przestrzennego za zaangażowanie w tą sprawę, w ten temat. Wydało się na tych wszystkich spotkaniach i wysłuchania bardzo dużej ilości postulatów mieszkańców, których chcę to podkreślić. Większość udało się w tym planie zawrzeć. I to jest taki bardzo duży pozytyw. Dziękuję. Dziękuję Pan Radny Pietrus, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydent, ja mam jeszcze pytanie, ponieważ na komisji była odpowiedź, że droga 8 KDD nie będzie przynosić jakichś skutków finansowych w przyszłości. No i jeszcze pytanie do tej drogi 8 KDD. Tam jest zaplanowane w załączniku graficznym związanym z mediami udział infrastruktury. W tej drodze będzie się wodociągowa rozdzielcza planowana i kanalizacja opadowa planowana. Czy to powstanie
w momencie, kiedy ta droga będzie powstawać, czy ta się może teoretycznie powstać wcześniej, zanim powstanie droga? Bo chcę zwrócić uwagę, że planowane te sieci idą przez dwa obiekty w postaci fal. Okay. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych, pan radny Stawowy? Ja pytam dotyczące tego powodu dobyczysta, dlatego że tam jest skomplikowana sytuacja prawna. Pójdzie sądzi z gminą o przejęcie własności tych nieruchomości. Natomiast my wprowadzamy na obszarach US 2 i 3 dość intensywne parametry zabudowy. Tam jest wysokość 22 metry i 50% powierzchni zabudowy. Teraz w takim razie jest użytkowanie wieczyste na tym gruncie. Czyli można by było ominąć uchwałę Rady Miasta o opłacie różnicy wartości nieruchomości od przekazów miary użytkowania na prawo własności w sposób bezpieczny i bezpieczeństwo. Drugie bezpieczeństwo jest takie, że gdyby gmina przegrała sprawę własnościową, no to wprowadzamy do jakiegoś komercji na terenie klubu, który staje się tym charakterze prywatnym. Już jest wspomniane o tym, że z rysunku planu wynika, że boisko istniejące również będzie zabudowane, przynajmniej jego część północna. Bo widać jakby w szkicach rysunku, że to boisko wchodzi w ten teren przy ulicy Mejstera. To jest moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, czy daje nam takie niebezpieczeństwo wynikające z tych potencjalnych strat? Drugie pytanie, w południowej części planu są ulice, które są tylko zaznaczone szlaką i nie są wykonywane jako drogi publiczne. Ja mam świadomość tego, że te ulice są ulicami osiedlowymi, tych osiedli, które się nam wybudowały. Natomiast zastanawiam się, czy z punktu widzenia rozwoju miasta nie lepiej jednak jest znacznie to drogi publiczne nie przejąć. Dlatego, że ta ulica, od której tu mówił Radny Pierdyn, czyli 8 KDD, która ma włączyć, skomunikować te tereny z ulicą Modlistą, taka, żeby odciążyć uliczki, przy których są dane jedna rodzina, to powinna tworzyć jakiś większy układ całościowy, a istnieje niebezpieczeństwo takie, że jeżeli to będą ulice niepubliczne, to wspólnota postawi bramę i zamknie ulicę. I wtedy okaże się, że cały ten plan miejscowy, całe to zamierzenie skomunikowania tych terenów czy ślicznej, czy ostatniej kosztem zakładów zbożowych nie wypali, ponieważ to ulice po zamykaniu dalej będzie ruch poprzez osiedle rodziny. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Pan radny Rafał, proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo, radni, to co kolega ustawowy powiedział odnośnie klubu. Ja tylko chciałem zapytać, kto jest właścicielem tego terenu, który ma klub? Po pierwsze, jeżeli to jest prawo użyczenia i jest gminne, to ja rozumiem, że w umowie zawarty cel przeznaczenia tego terenu jako sportowy. Jak to się ma do rozwiązania tego planu? Dziękuję. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę, bardzo proszę o odpowiedzi na to pytanie. Odpowiadając na pierwszy punkt, mianowicie księgach 8 KDD, otóż zasady uzbrojenia, czyli zasady projektowanego uzbrojenia, jakie są pokazane w planie, przewidują, że w tym dojeździe będą prowadzone ciągi uzbrojenia. Niemniej jednak one wtedy będą realizowane, jak będzie realizowana zabudowa wielorodzina, przede wszystkim wielorodzina z usługami wskazana w obszarze, bo w tym celu są to uzbrojenie sprojektowane. Więc tak naprawdę łącznie z ta droga 8 KDD, jak i ciągi uzbrojenia technicznego, które w niej przebiegają, są uzależnione od realizacji ustaleń planu, czyli dokładnie od realizacji zabudowy wielorodzinnej na terenie zakładu tytoniowego. Jeśli to nastąpi, to również będą musiały nastąpić te inwestycje. Także co do tego taką mamy pewność. Natomiast jeśli mówimy o terenach sportu, to przede wszystkim plan zakłada
podzielił, plan podzielił ten obszar na tereny sportu o 4 łez, 3 łez, 2 łez, gdzie jest wskaźnik 50% zabudowy. Ale ten wskaźnik 50% zabudowy to jest łącznie z zainwestowaniem terenu, co oznacza, że w tych 50% to nie jest tylko obiekty, nie są mieszkańcy obiekty niewaturowe, ale również i drogi do jazdy, parkingi, no wszystkie, wszystko to, co nie jest pojęciem biologicznym czynną w zagospodarowaniu terenu. Natomiast z tego 50% wskaźnika zabudowy należy jeszcze przyjąć, iż zabudowa może stanowić tylko i wyłącznie 40%, mówię ta zabudowa komercyjna, o której Pan Radny mówił. Zabudowa komercyjna dla tych terenów jest również związana z usługami sportu. To znaczy w planie jest dokładnie napisane, że musi to być funkcja związana, ponieważ dla UE została określona funkcja jako sport i rekreacja, a dopuszczalne te 40% jest związane z funkcją uzupełniającą. Ta funkcja uzupełniająca to jest przede wszystkim również obiekty związane ze sportem, czyli może oczywiście tam powstać hotel, ale na pewno nie może tam powstać, nie wiem, na przykład sklep wielkopowierzchniowy, bo taki zakaz w planie jest. Jeśli mówimy z kolei o wysokości, to jest, dlaczego jest 22 metry? Otóż ta wysokość wynika przede wszystkim z tego, że umożliwia realizację na przykład hali sportowej w tym obszarze, bo można takową zrobić. Oczywiście można również zrobić usługi, które mają poszczególne kondygnacje, ale my dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jaki rodzaj będzie tej zabudowy związanej ze sportem. Podkreślam, bo takie są zapisy ustalenia planu. Zapisy ustalenia planu wykluczają, tak jak powiedziałam na początku, możliwość prowadzenia wielkopowierzchniowego handlu w tym obszarze. Natomiast jeśli mówimy o ulicach, że są zaszlakowane, bo są zaszlakowane ulice w planie, tak, tylko że to jakby nie plan decyduje o tym, czy droga będzie gminna, czy nie, tylko chęć przejęcia przez gminę w zarząd tych dróg, czyli we władaniu. Czyli to w ogóle nie ma nic wspólnego z planem. Ta informacja w planie nie przeszkadza temu, że gmina może te drogi przejąć, spełniając wszystkie warunki. Kto jest właścicielem, to jest użytkowanie wieczyste, więc zgodnie z zasadami użytkowania wieczystego wiadomo, że właściciel będzie mógł realizować te funkcje, które są określone planem. Dziękuję bardzo. Pan Radny Stawowy. Przewodniczący, Państwo. Otóż Pan Prezydent nie jest do końca wypowiedział. Po pierwsze, oznaczenie drogi kategorii drogi publicznej, drogi prywatnej lub wnętrznej w planie miejscowym umożliwia rozpoczęcie procedury przejęcia tej drogi przez gminę. Jeżeli jest wyznaczona jako droga publiczna, taki pozwól nie da się odbyć. Musi być zgoda właściciela na przekazanie, a właściciel może być niezainteresowany przekazaniem. Tutaj mamy drogę tak, jak powiedziałem, że może też postawić rampę, że nie muszą tylko może teren zagrozić, może drogę zamknąć. Będzie brano na pilota dla mieszkańców wspólnoty czy też spółdzielni. W związku z tym tylko i wyłącznie możliwość przeprowadzenia drogi wewnętrznej, publicznej jest uchrony tego problemu. Też do końca jest tak, jak Pan powiedział, w sprawie terenu UOS. Ktoś Pan nazywa wchodził w błąd, bo paragraf 7 bardzo wyraźnie mówi w ustępie 2 wskaźnik powierzchni czynnej biologicznej, że na terenu UOS tereny usług sportu i rekreacji nie może być niższy niż 15% powierzchni terenu inwestycji, za wyjątkiem US-1, dla którego są inne parametry. Teraz sprawdzamy w punkcie 3, pod punkt 4, w terenach usług i sportu i rekreacji US nie może być większy niż 50% wskaźnik powierzchni zabudowy. A więc powierzchnia zabudowy wynosi 50%, powierzchnia czynna powierzchnia zabudowy, czy tamtej chwili z projektu planu, ustala się wskaźnik powierzchni zabudowy nie większy niż 50%,
ustala się minimalny wskaźnik powyższy czynnej biologicznej 15%. To daje w sumie 65%, a więc 35% uznań komunikacji. Co w konsekwencji oznacza, że te tereny, ja pytałem o to w poniedziałek, ja chcę informację teraz, jaka będzie powierzchnia zabudowy, korzystając z parametrów tej działki, jeżeli też będzie wykorzystać w sposób całkowity, czyli wykorzysta 50% zabudowy, 20% wysokości. To ma 35% powierzchni od zainwestowanej w infrastrukturę, czyli w drogi parkingi. Dziękuję. Dziękuję panu radnemu Jaszkowi. Szanowni Państwo, uwagi do uwagi. Jeżeli chodzi o układ drogowy, on faktycznie nie jest do końca satysfakcjonujący, niemniej jednak tutaj występował dość duży konflikt interesów pomiędzy różnymi grupami mieszkańców. I ten układ drogowy powstał na bazie pewnego kompromisu pomiędzy mieszkańcami bloków, tak mi się trzeba skrócić, pomiędzy mieszkańcami bloków, a mieszkańcami domów jednorodzinnych. Stąd takie rozwiązania i wydaje mi się przynajmniej osobiście, że te rozwiązania są dobre i możliwe i dzięki wprowadzeniu tych rozwiązań ten konflikt został zniwelowany. To też przełożyło się na ewentualną uwagę zgłaszania do planu. Także to nie jest oczywiście rozwiązanie idealne. Tam powinna być jeszcze jedna droga publiczna przeprowadzona z północy na południe, łącząca ulicę Śliczną z ulicą Zajemia na Pawła II. Natomiast z uwagi na protesty mieszkańców i dużą taką złą energię w tym proteście zgromadzono, no powstało takie kompromisowe rozwiązanie, zresztą zaproponowane przez Radę Dzielnicy Trzeciej i zostało przyjęte w planie. Co do obiektów sportowych Wieczysta, to taka koncepcja, która tutaj powstała, żeby tą zabudowę, tą ucieczką medycyną, tą część związaną z obecną grupy, z działalnością, żeby skoncentrować się w dwóch miejscach, 3US i 2US. Natomiast bardzo rygorystyczne zapisy dotyczące możliwości zabudowy wykorzystania na teren sąsiadujący, teren 1US, który tak naprawdę stanowi większą część terenu klubu. No, proszę też pamiętać, że mówiąc o klubie Wieczyste, musimy wziąć pod uwagę jego sytuację finansową, jego sytuację ekonomiczną. I my też nie możemy rygorystycznymi przepisami planistycznymi zabijać działania klubu, bo to jest klub, który jest w tej chwili w stanie bardzo dobrej kondycji finansowej. To jest mało w stanie bankructwa i pewne zapisy tego planu oczywiście być może temu klubowi pomogą, więc wprowadzenie rygorystycznych zapisów dla tego klubu będzie oznaczać to, że przestanie funkcjonować, bo będzie ona się rozwijać. Te zapisy może nie są idealne, natomiast wzrost terenów klubowych w postaci tereny 1US, które nie ma bardzo rygorystycznych zapisów, więc ja pamiętam, tak jest dopuszczana zabudowa w rękach 5%. No więc w ramach kompensacji gdzieś tą zabudowę trzeba było dopuścić, więc zostały wybrane dwa tereny, które sąsiadują z wysoką zabudową w terenach jeszcze nie powinni, no bo mamy obok budynki Hermapolu i obok duże wysokościowe 12-piętrowe budynki mieszkaniowe, te tereny leżące w tej ulicy. No i tak to zostało zapisane, więc ja nie wiem osobiście, czy jest to potrzebna korekta, ale myślę też tego klubu naszą nadgorliwość się nie opinii. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych zabrać głos? Nie widzę, czy Pani Prezydent w tej materii? No powiedzieli sobie tak. Dziękuję w takim układzie, Szanowni Państwo. Stwierdzam, że odbyła pierwsze czytanie projektu. Zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu określam termin składania autopoprawek na 2 stycznia godzina 15, ostateczny termin zgłaszania poprawek 4 stycznia godzina 15.